Panie profesorze, wczoraj Donald Tusk wziął dzwoneczek w dłoń, zadzwonił i odtąd stał się, jak to mówią media w Polsce, przynajmniej niektóre, królem Europy. Jak ten król Europy prezentuje się na tle swojego poprzednika, jak został przyjęty? Pan były premier Polski Donald Tusk nie jest ani królem Europy, ani prezydentem Europy, jak nazywają go pochlebcy, jak chociażby pan Graś, wczoraj słyszałem jego wypowiedź. Jest po prostu przewodniczącym Rady Europejskiej i tę funkcję określa traktat lizboński w sposób dalece nieprecyzyjny, ale określa on między innymi konkretnie, że przewodniczy on Radzie, czyli szefom rządów i głową państw 28 krajów członkowskich, które zbierają się 4 razy do roku w Brukseli, chyba że będzie nadzwyczajny szczyt, i prowadzi po prostu te szczyty, te obrady, i po każdym z nich ma obowiązek przybyć do nas, do Parlamentu Europejskiego, i złożyć europosłom sprawozdanie. Krótko mówiąc, pan premier, były premier Donald Tusk zamienił fotel premiera Polski na fotel świetnie opłaconego unijnego pośrednika, po prostu pośrednika. Tak też jest określany w Europie, chociażby przez media niemieckie, jak Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że pewnie Donald Tusk zechce być uczciwym pośrednikiem. I tak trzeba patrzeć na jego funkcję. Oczywiście w niektórych momentach będzie reprezentował, myślę, że symbolicznie, Unię Europejską na zewnątrz, bo tak jak zapisano w traktacie lizbońskim, w sposób dalece nieprecyzyjny, że zapewnia przewodniczący Rady Europejskiej, czyli w tym wypadku Donald Tusk, zapewnia na swoim poziomie i w zakresie swoich właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla wysokiego przedstawiciela, który reprezentuje Unię i działa na polu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jak mówię, jest to dalece nieprecyzyjne i przez blisko 5 lat poprzednik Herman Van Rompuy, którego tak wychwalał pan Donald Tusk, przybywał do Parlamentu Europejskiego i niemal za każdym razem tłumaczył, w jaki sposób rozumie on swoją rolę i swoją funkcję. Ale myślę, że nazwa pośrednik jest tu najbardziej właściwa i ci, którzy żywią nadzieję, że będziemy mieli dodatkowy głos Polski w Radzie Europejskiej, bo w tej chwili będzie reprezentować Polskę pani premier Kopacz, a drugą osobą miałby być Donald Tusk, są w głębokim, myślę, że głęboko się mylą. Po prostu pan Donald Tusk został wybrany na 2,5-letnią kadencję i od szefów rządów i głów państw 28 wszystkich krajów członkowskich będzie zależała jego reelekcja. Nawet jeśli by chciał działać na rzecz Polski, to nie może tego dać poznać, gdyż nie zostanie wybrany. Ale co ciekawe, najbardziej z tego wyboru cieszą się Niemcy i też publicyści niemieccy i politycy twierdzą, że opłaciła mu się przyjaźń z panią kanclerz Angelą Merkel. Biorąc pod uwagę, że w polityce nie ma przyjaźni, tylko są interesy, należy zapytać, jaki interes łączy Donalda Tuska z panią kanclerz Angelą Merkel. Dostrzegli to już Francuzi. Francuska prasa jest oburzona, krytyczna wobec Donalda Tuska, twierdząc, że to jest dodatkowy gracz po stronie niemieckiej, ale przypomnieć trzeba, że wcześniej pani Angela Merkel zawarła sojusz z Brytyjczykami, konkretnie z Davidem Cameronem, który publicznie stwierdził, że Donald Tusk jest jego kandydatem, a to było o tyle dziwne, że przecież europosłowie z partii Davida Camerona zasiadają w grupie politycznej w Parlamencie Europejskim razem z posłami z Prawa i Sprawiedliwości, więc sądzę, że tutaj doszło do pewnej niezręczności. To tak jakby pani kanclerz Angela Merkel, której europosłowie zasiadają z europosłami Platformy Obywatelskiej, desygnowała czy zabiegała o stanowisko na przykład na szefa Komisji Europejskiej dla Jarosława Kaczyńskiego bez powiadomienia swoich partnerów. Czyli rozumiem dobrze, jeśli taki
pośrednik będzie reprezentował interesy poszczególnych rządów, które zasiadają, przedstawicieli premierów, prezydentów, którzy zasiadają w Radzie Europejskiej, no głównie tutaj Niemców, którzy grają pierwsze skrzypce, no to jest szansa na to, że Donald Tusk utrzyma pensję, utrzyma stanowisko, a jeśli będzie, krótko mówiąc, fikał, to mu powiedzą: Donald, thank you, go home. Sądzę, że być może nie użyją tych słów, ale efekt będzie taki, jak wyraził to ojciec w tychże sformułowaniach. Proszę zwrócić uwagę na pierwsze przemówienie Donalda Tuska. Jego głównym przekazem było to, że Europa potrzebuje sukcesu. Potrzebuje po prostu sukcesu. Donald Tusk mówi, że trzeba chronić Europę przed tym, co zagraża jej od wewnątrz i z zewnątrz, czyli posługuje się klasyczną unijną nowomową, z której de facto nic nie wynika, bo możemy powiedzieć, dopełniając jego myśl, że trzeba chronić Europę nie tylko przed tym, co zagraża jej od wewnątrz i z zewnątrz, ale od góry, z dołu, z przodu, z tyłu, z boku, no możemy kontynuować te myśli, które de facto niczego nam precyzyjnie nie formułują, natomiast przykrywają rzeczywistość, która będzie miała miejsce od pierwszego posiedzenia już Rady Europejskiej, a problemów na pewno będzie wiele, jak chociażby kwestia emigrantów w Wielkiej Brytanii, Polaków, czy też rozszerzania, poszerzania krajów, które wstępują do strefy euro, bądź innych drażliwych tematów, które na przykład Niemcy nie chcą same formułować, a chętnie posłużą się pośrednikiem. Francuskie media, w tym francuska telewizja, komentuje objęcie funkcji szefa Rady Europejskiej przez Donalda Tuska takim hasłem, które niestety znamy: Schnell, Schnell. Według tej telewizji Donald Tusk jest silnie proniemiecki. Jeden z renomowanych francuskich portali Mediapart twierdzi, że Tusk od młodości, i tu cytat, kąpał się w niemieckiej kulturze, a Platforma Obywatelska od początku miała ścisłe związki z niemiecką CDU. Schnell, Schnell, tak według komentatora nadsekwańskiej informacyjnej stacji telewizyjnej, odtąd poganiani Francuzi, którzy coraz bardziej tracą wpływy w unijnych instytucjach. No i jeszcze komentator mówi tak, że odtąd szefowie trzech najważniejszych unijnych instytucji Rady Europejskiej, na czele której stanął w cudzysłowie Polak kochający Niemcy, Donald Tusk, Komisji Europejskiej, którą kieruje Jean-Claude Juncker, z Luksemburga, i Parlamentu Europejskiego, którego szefem jest Niemiec, Martin Schulz, będą mogli naradzać się po niemiecku. Przed chwilą wspominałem o tym, że Francuzi dopiero co obudzili się i doszło do ich świadomości, że przewodniczący Rady Europejskiej będzie grał, współgrał, razem grał w orkiestrze z panią kanclerz Angelą Merkel, wspomaganą przez Davida Camerona, z którym ona oficjalnie się wadzi, ale prywatnie uzgadniają bardzo wiele rzeczy korzystnych dla ich krajów. I teraz Francuzi się obudzili i mówią, w jakiej to kulturze kąpał się Donald Tusk. Ja nie wiem, w jaki sposób kąpie się były premier Polski, ale mogę tylko powiedzieć, że i potwierdzić, że no, jak mówią Anglicy, nie ma czegoś takiego jak lunch za darmo, więc potrzebne były wcześniejsze uzgodnienia i od tego, w jaki sposób Donald Tusk będzie wywiązywał się z tych wcześniejszych zobowiązań, zależy prolongata jego pracy na tym stanowisku na następne 2,5 roku. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy ten duet, a ten duet został zachowany, Tusk-Graś, jest w stanie też tak kreować rzeczywistość w Unii Europejskiej, tak jak robili to w Polsce, a dzisiaj jeszcze telewizje w stylu Tusk Vision Network próbują właśnie przekonywać, że to jest prezydent, że to jest król, że to jest cesarz, że to jest słońce, że to jest księżyc, że to w ogóle wokół niego wszystko się tam będzie kręcić. Czy są w stanie przekonać dziennikarzy z różnych krajów, którzy tam są akredytowani przy Parlamencie Europejskim, przy Radzie Europejskiej? Czy są w stanie przekonać polityków do tego, że tak,
Donald Tusk jest tym osiowym, wokół którego wszyscy będą po prostu jak po orbicie krążyć. No bo wczoraj Donald Tusk na rozpoczęcie zrobił pewne faux pas, zapewne za radą Pawła Grasia. Otóż dziennikarze są rozżaleni i źle przyjęli to pierwsze spotkanie z Donaldem Tuskiem, bo nie mieli możliwości zadawania pytania. Hiszpańska dziennikarka mówi: jestem zdziwiona wywiadem, którego udzielił Tusk służbom prasowym Rady, a nie dziennikarzom. To jest taki klip promocyjny właściwie, mówi ta dziennikarka. Inny mówi: jest to start trochę dziwny, jest pewien brak przejrzystości. Nie było klasycznej konferencji prasowej, tylko był wywiad dla, można powiedzieć, telewizji zakładowej, jaką jest wewnętrzna telewizja parlamentu. Ja sądzę, że to był poważny błąd, gdyż pierwsze przyjęcie przez dziennikarzy jest bardzo ważne. Jak mawiał, zdaje się, Oscar Wilde, że nigdy nie ma się drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie. Więc to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i myślę, że będzie skutkowało w dalszym przekazie medialnym w Europie. I tutaj uważam, że trzeba jednak było wyjść do dziennikarzy i z nimi chociaż krótko porozmawiać. Jeśli idzie o pana Grasia, no to ja słyszałem wczoraj, wspomniana przez ojca telewizja podała, że ma być on odpowiedzialny za kontakty z grupami politycznymi w parlamencie europejskim, więc tutaj raczej nie ma mowy o takim duecie na wzór polskiego. Tutaj raczej zmienia się konfiguracja, duet Donald Tusk-Angela Merkel i najprawdopodobniej jeszcze trzeci przywódca David Cameron, którzy zechcą prowadzić pewną politykę, której obawiają się Francuzi, jak cytował wcześniej ojciec. Więc idzie tu o poważne wpływy, poważne interesy, no ale aby przykryć tę rolę, jak mówiliśmy, tego przewodniczącego Rady, bo to nie jest żaden prezydent ani król, można różnie no to formułować, ale to jest po prostu przewodniczący Rady Europejskiej, który ma za zadanie układać program, przekazywać innym głos, a w wypadku, gdy nie dochodzi do konsensusu pomiędzy szefami rządów, mediować w tej sprawie powściągliwie, bez wyrażania własnego stanowiska, tym bardziej stanowiska Polski. Więc te wszystkie nadzieje, jak sądzę, są płonne, a ci, którzy tak podniecają się rolą i znaczeniem przewodniczącego Rady, to niech popatrzą 5 lat do tyłu i zobaczą, w jaki sposób był odbierany Herman Van Rompuy na tym stanowisku. Mówiono oficjalnie, że został na nie wybrany, dlatego że nie ma charyzmy politycznej, za nawet nazwanie go w pewien, powiedzmy, niedyplomatyczny sposób. Jeden z brytyjskich europosłów został ukarany w Parlamencie Europejskim, gdyż przyrównywał jego charyzmę do mopa, czy do ścierki, do podłogi i za to został ukarany. Ale przywódcom dużych krajów członkowskich potrzebne są osoby na tym stanowisku bez dużego formatu politycznego, bez własnych ambicji, aby za ich pośrednictwem mogli własne interesy lepiej prowadzić. A nie wiem, panie profesorze, czy pan zapoznał się ze składem tych najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Bodajże 16, tak? 20 nawet najbliższych współpracowników, a 7 z nich to Polacy. W tym Paweł Grasia, jak pan powiedział, który ma być zajmować się kontaktem z Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi i partiami politycznymi. Paweł Grasia. Tak, oczywiście tam są osoby jeszcze do kontaktów z mediami, ale to już z innych krajów, są osoby z Danii. To są osoby, które dobiera sobie przewodniczący Rady Europejskiej, no bo powiedzmy sobie szczerze, to nie on sam osobiście szyguje tę agendę, on tylko prowadzi obrady, a później tekst, który wygłasza jako sprawozdanie przed nami, przed Parlamentem Europejskim, też nie pochodzi spod jego ręki, tylko od współpracowników. Więc bardzo ważne są te osoby, o których tu ojciec mówi, ale wracając do znaczenia zarówno przewodniczącego, jak i tegoż stanowiska, no to trzeba powiedzieć, że pan przewodniczący Rady no sam nie może decydować nawet o liczbie urzędników zatrudnionych w Radzie Europejskiej i o siedzibie. Ja przypomnę, że
jeszcze w poprzedniej kadencji przybył do naszej grupy europejskich konserwatystów i reformatorów Herman Van Rompuy. I my pytaliśmy go o marnotrawstwo, o zbyt wiele etatów, zatrudnianie zbyt wielu zbędnych urzędników w Radzie Europejskiej i o budowie nowej siedziby w kształcie jaja czy wazonu, jak inni chcą to widzieć. No, jest to budynek, jak niektórzy określają, na zbyt drogi. To co odparł Herman Van Rompuy? On powiedział, to pytanie nie do mnie. Ja nie jestem władny ani ograniczyć liczby urzędników, ich zatrudnień, ani nie decyduję o siedzibie, w której zasiadam. O tym decydują największe państwa członkowskie, które płacą największe składki do budżetu Unii Europejskiej. No, czyli Niemcy, Wielka Brytania, Francja. I tak trzeba postrzegać to stanowisko, te kompetencje i patrzeć też na to, czym wykazał się Herman Van Rompuy, bo wiele jest też nadziei, że Donald Tusk, któremu tak podbija się bębenek, będzie niejako w ukryciu działał na rzecz Polski. To proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co dodatkowo zrobił dla Belgii Herman Van Rompuy, który sprawował ten urząd przez 5 lat. No i kto go zna zapewne, gdyby sondę przeprowadzić i zapytać o to nazwisko, to wielu miałoby problemy, żeby wskazać, kim on przez te ostatnie lata w Unii Europejskiej był. Panie profesorze, a czy to jest taki dobry pomysł? Bo pamiętam debatę na przykład na temat becikowego w Polsce, żeby wspomóc politykę prorodzinną, jakie to są straszliwe boje, a Unia Europejska daje Donaldowi Tuskowi na dzień dobry, jak czytam w jednym z dzienników, 200 tysięcy złotych. To taki dodatek powitalny nowego, w cudzysłowie, króla Europy. No a później każdego miesiąca kolejne 100 tysięcy czystej pensji będzie wpływało, fundusz reprezentacyjny prawie 6 tysięcy, dodatek rodzinny 3 tysiące, w perspektywie bajońska emerytura. A czy to jest Unia Europejska w kryzysie? Czy tak na dzień dobry w łapę można dać 200 tysięcy? To stanowisko było krojone pod inną osobę i na inne warunki, pod prezydenta Unii Europejskiej. Jak wiemy, Eurokonstytucja, czyli traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, został odrzucony i ta otoczka cała się rozsypała, ale zostały kwoty, o których mówi tutaj ojciec. I my również pytaliśmy pana Van Rompuy'a, poprzedniego przewodniczącego Rady, o te zarobki. On powiedział, to mi ustalają państwa członkowskie. I trzeba jasno powiedzieć i potwierdzić to, co ojciec tutaj przed chwilą sformułował. Jest to najlepiej płatne stanowisko w Europie, w Unii Europejskiej, ale nie tylko. Jak podają brytyjscy europosłowie, to w zależności od kursu, przewodniczący Rady Europejskiej zarabia lepiej niż prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli Barack Obama, a powiedzmy sobie szczerze, jego zaangażowanie, kompetencje czy też możliwość oddziaływania są daleko mniejsze od prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdyż to stanowisko, powiadam, było krojone w kontrze do prezydenta USA. Ale jak już mówimy o prezydencie Stanów Zjednoczonych, to pierwszymi słowami Van Rompuy'a, kiedy został wybrany na to stanowisko, powiedział, że oczekuje teraz na telefon od prezydenta Stanów Zjednoczonych. I wówczas odpowiedziała mu administracja amerykańska, urzędnicy, że obawiają się, że prezydent USA nie znajdzie czasu, aby do niego zatelefonować. Tym dyplomatycznym językiem wyrażono, że to stanowisko jest tyle warte, że nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma ochoty ani czasu zadzwonić do przewodniczącego Rady, który stał się figurantem w porównaniu do stanowiska prezydenta, który miał sprawować Unii Europejskiej.